Vlogmas dzień 9. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cześć kochani, witajcie w 9 dniu Vlogmasu. Wow, trochę już tego jest, powiem wam szczerze, także idzie całkiem dobrze, jestem sama pozytywnie zaskoczona. Takie nagrywanie codzienne, powiem wam, nie jest takie wcale łatwe, jakby się ludziom wydawało i dużo osób myśli, że no przecież to jest tylko jeden filmik, ale słuchajcie, jeżeli pracuje się zawodowo, a ja pracuję, czyli 8 godzin w ciągu dnia jestem wyłączona, bo pracuję, muszę nagrać materiał jakby przed moją pracą, po mojej pracy, wieczorem, jeszcze go dla was później zmontować i wrzucić i zrobić miniaturkę, no trochę tej pracy jest. Ja nie narzekam oczywiście, to nie zrozumcie tego absolutnie w ten sposób, ja nie narzekam, ja bardzo to lubię, bardzo lubię dla was nagrywać filmy, w szczególności, że zostawiacie mi tyle mega pozytywnych komentarzy i też z tego miejsca bardzo serdecznie wam dziękuję, bo no naprawdę jest to mega, mega budujące i bardzo miło się to czyta, także bardzo serdecznie wam wszystkim za te komentarze dziękuję. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj nowy dzień. Powiem wam, że muszę załatwić jedną rzecz, w ogóle pada śnieg tak potwornie, że masakra. Słuchajcie, jakiś czas temu zamówiłam dla Józia prezent i nie wiedziałam, czy będzie to prezent na Mikołajki, czy będzie to prezent na święta. Nie chcę wam mówić, co zamówiłam, bo teraz już postanowiłam, że dam mu ten prezent na święta, bo jesteśmy, jak wiecie, po Mikołajkach. Dlatego muszę go odebrać, bo oczywiście moja wewnętrzna cebula nie pozwoliła mi zapłacić 10 zł za przesyłkę, tylko stwierdziła, że sobie odbierze z punktu odbioru. Tak. Powiem wam, że ja mam nadzieję, że się kiedyś po prostu oduczę, jakby że wyplewię z siebie tą wewnętrzną cebulę, która próbuje oszczędzać na takich głupich rzeczach, bo teraz muszę dymać do Blue City, żeby odebrać ten produkt, a do Blue City mam jakieś pół godziny drogi, teraz jeszcze przy tym śniegu pewnie 40 minut w jedną stronę, także no słuchajcie, oszczędność życia naprawdę sobie zrobiłam, także słuchajcie, muszę szybko to zrobić, muszę podjechać do tego Blue City, odebrać ten prezent, wstąpię na chwilę do Rossmana, bo chyba potrzebujemy jednej czy dwóch rzeczy i tak naprawdę to tyle. Słuchajcie, chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo ostatnio z polecenia kupiłam taki środek, jest to środek do czyszczenia piekarników, grilla i garnków. Słuchajcie, nasza pani do sprzątania mi poleciła coś takiego, bo powiem wam, że zobaczcie, tak wyglądają nasze te tacki do w piekarniku. Ja już ją poprosiłam, o Jezus, fuj. Bo jeżeli macie taki sam problem jak my, czyli z takim bardzo brudnym piekarnikiem, słuchajcie, no ja go oczywiście próbowałam myć, to tak, to nie jest tak, że on nie był nigdy myty, ja go próbowałam myć i pani do sprzątania próbowała go myć, no i powiedziała mi, że jakby absolutnie nie ma szans tego domyć, bo to jest po prostu przypalone, żebym kupiła taki specjalny środek. Ja go kupiłam i właśnie dzisiaj na noc, wczoraj wieczorem jakby w nim popsikałam. Dzisiaj przychodzi pani, także wysprząta ten piekarnik, no i zobaczymy, czy się udało. Jeżeli się udało, to będę wam serdecznie polecała ten środek. Ja go kupiłam na Allegro za jakieś 20 zł, więc to też nie jest jakaś, wiecie, wielka kwota, a powiem, że naprawdę bardzo ciężko jest domyć takie przypalone, te takie blachy piekarnikowe, także tak samo to działa na patelnię, na różne sprzęty, także myślę, że to jest super. Jeżeli to mi się sprawdzi, to będę wam polecała, bo ja też bardzo długo szukałam takiego środka, bo wiecie co, kupowałam różne. Głównie kupowałam takie, wiecie, do czyszczenia piekarnika, odtłuszczacze, a to właśnie musi być taki naprawdę mocny środek żrący, żeby te przypalenia, żeby tych przypaleń się po prostu pozbyć. Także zobaczymy, jak sobie pani dzisiaj poradzi z tym. No i oczywiście, tak jak mówię, dam wam znać. Ja teraz tymczasem, słuchajcie, jadę już do tego Blue City, odbieram prezent i wracam do was już później. No i oczywiście zapraszam was na ten dzień ze mną. Słuchajcie, już się zebrałam i wam w ogóle nigdy nie pokazałam, jaki dostałam jeszcze prezent od mojej siostry, jak u niej byłam. Dostałam od niej taki błyszczyk. Powiem wam, bardzo kultowy i naprawdę jest fajny. I już wam pokazuję, jak on się nakłada. Tak, on ma na celu jakby nawilżanie ust. I rzeczywiście jest bardzo nawilżający. Natomiast z tego, co kojarzę, on kosztuje jakieś horrendalne pieniądze i powiem wam szczerze, że no nie wiem, czy jest jakoś tak dużo lepszy niż takie inne błyszczyki czy wazelinki, które mam do ust. Natomiast pachnie bardzo ładnie, bo to jest chyba zapach słonego karmelu. Także naprawdę bardzo ładnie pachnie, więc może z tego powodu jest taki popularny, nie wiem. Cześć kochani, słuchajcie, moje ekspresowe zakupy już zrobione, znaczy nawet nie zakupy, chociaż dobra, wygadałam się, jednak zakupy, bo coś kupiłam. Odebrałam prezent dla Józia, więc nie będę wam pokazywać, ale pokażę wam, bo coś kupiłam też dla siebie. Tarararum, słuchajcie, zaszłam na chwilkę do Notino i oto co sobie kupiłam. Zestaw Sol de
jak to się nazywa? Sol de Janeiro? De Janeiro? Generalnie, słuchajcie, jak byłam u mojej siostry, to moja siostra miała tą mgiełkę do ciała. Bardzo mi się spodobał ten zapach i zauważyłam cały zestaw. Tutaj mamy w tym zestawie, słuchajcie, aż 5 produktów. Mamy tak. Co to jest? Olejek do ciała. Peeling do ciała. Nawilżający żel pod prysznic, krem do ciała oraz właśnie tą mgiełkę. I to wszystko kosztowało, słuchajcie, 220 zł, więc to nie jest wysoka cena. W szczególności, że sam ten balsam do ciała kosztował 175 zł, więc w ogóle to się nie opłacało kupować tego osobno. Więc chwyciłam cały zestaw, więc zrobiłam sobie sama prezent na święta. Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Prezent dla Józia na święta też odebrałam, także słuchajcie, zabieram się już do domu, wszystko mam, jadę stąd. Niestety jest już godzina po 16, więc utknę w korkach. Natomiast no, co się nie robi dla zaoszczędzenia 10 zł na dostawę, słuchajcie, no. Dobra, słuchajcie, ja już wróciłam, pokażę wam, jak wygląda to ten zestaw, który kupiłam tak dokładnie. To jest to Sol de Janeiro. To jest numer 62, bo wiem, że tych numerków jest kilka. Tak wygląda w środku, powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie. No i tutaj mamy właśnie ten olejek. Nie wiem, czy to jest olejek do... To czego jest ten olejek? Momencik, zaraz wam powiem. To jest olejek, słuchajcie, do ciała. Tutaj mamy miniatureczkę żelu pod prysznic. Tak? To jest żel pod prysznic? Tak. Tutaj mamy peeling do ciała i tutaj mamy, o Jezus, balsam do ciała. To jest największy produkt, to jest 240 ml. Powiem wam, że rzeczywiście są to dość małe te produkty, to nie są takie wielgachne, to jest też ta mgiełka. Więc może dlatego to było dużo tańsze niż zakładałam. No ale prezent dla mnie, ode mnie. Udany. A i słuchajcie, jeszcze w tym Notino dostałam próbek kilka. Już wam pokazuję. Lubię próbki, powiem wam szczerze, bardzo lubię i bardzo nie lubię, jak do zakupów nie dają próbek. Więc mamy dwie chyba takie same próbeczki Shiseido kremu z SPF-em. Mamy Idole Lancome perfumki i mamy jakieś Giorgio Armani perfumki. Także próbki perfumek się zawsze przydają, kremy na podróż też się przydają, także super. A kto tu wrócił do domu? Dzień dobry. Ktoś tu używa nowych słuchawek. Fajne są? Dzień dobry, Moś. Patrz, przyszły paczki dla kotków. No. Szczęśliwi kotki, co? Tak, musimy rozpakować, bo słuchajcie, jak mnie nie było chwilkę, to przyszedł kurier z paczkami. Także rozpakowywujemy. Kotki, zapraszam! No zapraszam! Co my tu mamy? Proszę bardzo, można sikać w żwireczek. I teraz jedzonko! Dobra, macie przysmaczek. Uwaga, dobre kotki, chodźcie. Proszę. Masz. Milo. Proszę. No proszę, królku. Chodź, mam, ja ci to pokroję na kawałeczki, masz. Mały kawałeczek. Mały kawałeczek. Ty już nic nie dostaniesz. Nie, ty swoje zjadłeś, moje skarbienie. Zjadłeś. Zjadłeś swoje, proszę. Nie. Nie, to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie, to jest dla twojego brata. Nie. Nie mam już nic. No. I mamy, słuchajcie, puszeczki z jedzeniem. O, duże to. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. A z
zgadnijcie, z czego kotek cieszy się najbardziej. No kupisz jedzenie i masz za darmo kotek. Za darmo zabawkę masz dla kotka. A ja zostajcie, otworzę. Proszę, proszę kotek, można siedzieć w środku, już, hopsa. Możesz skakiwać, proszę bardzo. Nie? Już nie chcesz? No, także tak wygląda nasze zamówienie. Także zobaczcie, kotki dostały prezenty, ja dostałam prezent. Mąż też dostał, ale jeszcze nie wie. No, także bardzo udany dzień. Dobra, słuchajcie, sukces. Zobaczcie, jak to wygląda. No, błyszczy się jak nigdy i ta druga zresztą też, także no, ten środek się sprawdza w 100%, mogę wam polecić. Dobra, Józefek, opowiadaj, co tutaj się dzieje. Ja będę piekłać. Piekł? Piekł. Ciastka. Ciasto? Ciasto czekoladowe. O, super. A czemu będziesz piekł ciasto czekoladowe? Słuchajcie, zanim powiesz, Józio pojechał sam do sklepu, sam znalazł przepis i kupił to wszystko do ciasta. No, opowiadaj. No, bo muszę zrobić to dla pracy, która będzie taki event. Sprzedamy ciasta i pieniędzy dawamy jakieś... Rodzinie biednej, tak? Rodzinie biednej albo dzieci nie mam. Tak. No jest taki kiermasz, słuchajcie. Każdy pracownik ma przynieść ciasto. Ciasta będą sprzedawane. I Józio sobie oczywiście podkreślmy, która jest godzina. 21. Józio sobie właśnie przypomniał, że musi to musi zrobić. Musi być w świecie. Musi być... Tak, ale mogłeś pamiętać o tym o 17. Więc właśnie wrócił z sklepu. I słuchajcie, co ważniejsze, powiedział, że nie będzie potrzebował pomocy i wszystko zrobi sam. Tak, bo mam recept. Masz przepis. Przepis, tak. No. Także, no dobra, zabierasz się za pracę w takim razie. No, oglądaj. Oglądam, może się czegoś nauczę. A tak wygląda przygotowywanie do pieczenia. A tak, słuchajcie, wygląda przygotowywanie do pieczenia. Co tam sprawdzasz? No, przepis. Przepis. No. Dobrze, dobrze, brawo, Józia. Jestem bardzo z ciebie dumna, wiesz? Dziś? No, bardzo, bardzo. Step by step. No. First step is... Mąka. Nie. Nie? This... Forma? Forma z... With bed. Preparing cake pans with spraying with baking spray. Or buttering and lightly... Kupiłeś masło albo margarynę? Margaryna nie, it's written vegetable oil. A, okej. Okay. Aha, mamy rzepakowy, wiesz? Tak. Proszę bardzo, rzepaczkowy. No widzisz? Okej. Add flour. Jest co? Cukier. Kakao. Pióreszek. Soda. Sól. No musisz sobie miskę wziąć. Powder. Zresztą poradzisz sobie sam. Wszystko jest gotowane. Gotowe. Gotowe, patrz. Tak. Tak, tak. Everything scaled. Super. Nie wiem, czy słuchajcie, też macie tak z waszymi mężczyznami. Teraz wiecie, cały świat musi się zatrzymać, bo Józef robi ciasto. Tak. Tak. To jeszcze dumny. Ważne. Bardzo ważne. No. Mąka. Mamy. Dawaj. Kakałko. Też tutaj? Mhm. A co jest napisane w przepisie? Wszystkie? Tutaj nie ma kakao. A jak chcesz? A, jest. Jak chcesz ciasto czekoladowe wyskakać? Przepraszam, jest. No. To. No. Też tak, patrz. Tak, bardzo ładnie. Te wszystkie proszki do pieczenia i soda też jest suche. Zobaczcie, jaki skupiony. Bardzo ładnie, kochanie, bardzo ładnie. To też muszę tutaj? Mhm. Czemu tutaj? A mam pytanie. Tam było napisane cukier czy drobny cukier, powder cukier? Cukier. Po prostu. Po prostu cukier. Okej.
No. Czuga też tutaj? Nie. No chyba jest suche, tak? Tak, ale... Nie. Nie, no nie. Jezu, jakie to będzie słodkie. I jeszcze to. Mhm. I teraz mi łyżeczko sobie wymieszaj. Moment, trochę sól. Dobra. No, mieszamy. Mogę to też teraz? Tak, tak, tak. Musisz nawet. Orzeszki. Mhm. Słuchajcie, mąż jeszcze wydziwił, stwierdził, że zrobi z orzeszkami, a na wierzchu poleje masę orzechową. No. Wow. Dumny chyba jesteś z siebie, co? It's good. Dobrze, pokażę wam za 40 minut, jak on skończy to mieszanie. Zobaczcie, co to za proces się wydarza. Wow, a to w ogóle bardzo ładnie pachnie. Ale słuchajcie, mąż mnie wrobił i robię mu polewę z masła orzechowego. Także żona też się przykłada, tak? No. Słuchajcie, moment, na który wszyscy czekali. Wlewamy ciasto. Znaczy, Józio wlewa. Ja to tam się nie przykładam nawet do tego. Uwaga, uwaga. Jihu. Chcesz pomocy? Nie. Nie chcesz, dobra. Ale dumny. Jestem bardzo z ciebie dumna, że sam to zrobiłeś i że jesteś taki samodzielny, wiesz? Bardzo jestem. Teraz będziesz w naszym domu piekł ciasta, co? I hope not. It's not healthy. No, trzeba mniej cukru dodawać. A powiem wam, naprawdę wygląda to spoko. To jest takie bardzo proste ciasto czekoladowe, ale pachnie super. I co, łatwo się piecze, Józefek? No w końcu. O, widzisz. Ale looks good. No. Bardzo good. Musiał put everything, co? Tak. Tak. Jeszcze tu masz taką kreseczkę, możesz. Super. Tak, słuchajcie, moja polewa też już jest gotowa. Może nie wygląda jakoś zacnie, ale jest tutaj masło orzechowe i kakao. Pachnie też bardzo ładnie i tym polejemy po prostu po wierzchu. I posypiemy jeszcze orzeszkami. Zobaczcie, oto ciasto. Powiem wam, że jestem mega dumna z mojego męża, bo wygląda to bardzo apetycznie. W ogóle ślicznie się tutaj wypiekło. Zaraz mu powiem, żeby właśnie podgrzał sobie tą polewę, którą zrobiłam, polał i on jeszcze chciał na wierzchu posypać orzeszkami. Także powiem wam, aż mi jest trochę smutno, że nie będę go jutro próbować. Hej, dumna jestem z ciebie bardzo. Czemu? No bo super ciasto zrobiłeś. Of course. No, ekstra. It will be good for... Słuchajcie, ja myślałam, że to zaraz po wypieczeniu wyglądało genialnie, a zobaczcie, jak tu mąż wydekorował. I powiem wam, że ja brałam prysznic, więc nawet nie widziałam. Słuchajcie, no to wygląda przepięknie. Także brawo, Julio! Przygotowałam sobie spodnie do wyjścia i jak widać, kotkowi się bardzo spodobały. Dlatego później mam wszystkie ubrania, słuchajcie, we włosach. No a ten po prostu uroczy pomiędzy poduszkami. No. Chciałam pokazać wam, jak to ciasto wyszło. Zobaczcie. To jest to ciasto mojego... Jezu, nie fokusuje się. Co to jest? Co to ma być? Czekajcie. Oh. Halo. O, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. I to jest takie pulchne. Nie wiem, czy widzicie. Naprawdę jest pyszne. Także powiem wam, ten mój małżonek to ma zadatki na dobrego piekarza. Bardzo się z tego powodu cieszę. We wish you a Merry Christmas. We wish